Wszedłem dzisiaj na Palionowo, otworzyłem drzwi od mojego domku i od razu zobaczyłem, że jest jakaś tabliczka przed moim domkiem. Ja już mam dość tych kłamstw od świrusa. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowej. Oczywiście jako piękny Superman, jak widzicie, mam pelerynę sobie, prawda? Doszyłem pelerynę, żebym miał, prawda, żeby tutaj, żeby być już takim prawdziwym, jakby to się mówi, Supermanem. Czekajcie, jakbym mógł tu, o, jak widzicie, jak tak latam. Kurczę, co ja w domu latam. No ale dobra, nieważne, w każdym razie, ponieważ tutaj już powiedziałem przed odcinkiem, że jest tabliczka. Już nawet widzę, co na niej pisze, bo nie jest zbyt wiele. Ale znowu kolejna tabliczka, którą dał nam świrus. I mi się to totalnie nie podoba. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym jestem supermanem, prawda, w Palionowie, superbohater i wiecie o co chodzi. Ja w ogóle jestem w stanie tutaj przelecieć, czekajcie, bo tak się zastanawiam, tu... Chyba się tu nie zmieszczę. Dobra, nieważne. Nieważne. Dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, tam, prawda, piękne logo Chef Shopa, można wbić. Link oczywiście jest w opisie i zapraszam was też bardzo serdecznie na mojego Instagrama, Szczypson przez 2N na końcu. Tam się pojawiają foty, tam się pojawia story i inne takie, czasami sobie odpalę streamka. No i ogólnie tam warto być. Myślę, że jak macie Instagrama i telefona, myślę, że macie, bo kto w tych czasach nie ma, no to myślę, że warto być. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do rzeczy. Mamy tą tabliczkę i jest napisane na niej: idź do MC. No i domyślam się, że chodzi o McDonalda, no bo chyba nie o Minecrafta, bo już jesteśmy w Minecrafcie, więc chyba chodzi o McDonalda tutaj naszego, prawda, serwerowego. Więc ja od razu pójdę do tego McDonalda i zobaczymy, co tam jest, ale ja już czuję, że to jest jakiś fake. Ja nie wiem, dlaczego ja to robię, ja powinienem tą tabliczkę, a w sumie to, rozwalam to, powinienem rozwalić tą tabliczkę i mieć w sumie gdzieś to, co on tam zrobił. Tylko wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że mnie zżera ciekawość. To, co on zaplanował na kolejny odcinek. I ja muszę pójść to koniecznie sprawdzić, się dowiedzieć, co tym razem ten świrus wymyślił. Bo on zawsze wymyśla jakieś głupie rzeczy. No ale co tym razem, no to się zaraz okaże. Dobra, idziemy do McDonalda. Jak widzicie, pięknie tutaj świeci nam, jak to się mówi, niektórzy na to mówią, restauracja pod złotymi łukami. Bo wiecie, takie dwa łuki, nie? Tam jest kolejny znaczek takich złotych łuków. Dobra, wchodzimy do środka. Czy tu coś jest? O, dobra, od razu widać. Od razu widać, że jest książka, ale dobra, łudzę się, że to nie o to chodzi, czekajcie, to może być to, nie, to nie będzie to, ponieważ tutaj już wcześniej to robiliśmy, ja to rozwalę, bo w sumie to nas to ciągle tutaj troluje, a tak to będziemy mieli ten. Nie, nie chcę brać tej książki, nie chcę brać tej książki, bo ja już czuję, co tam jest w niej, ja czuję, że tam jest znowu jakiś, że ktoś ginie, trzeba kogoś uratować, jak to Superman musi robić, tu też nic nie ma, więc to na pewno chodzi o tą książkę. Dobra, no wezmę ją, bo po prostu mnie zżera ciekawość i muszę się dowiedzieć. Przepraszam? Czekaj, przepraszam. Ostatnio przesadziłem z tym, że niby chcę zabić twoją siostrę. Postanowiłem dać ci prezent w formie przeprosin. Mam nadzieję, że się spodoba. Szukaj w Palionowie. Dobra, to nie wiem jak wam, ale mi to śmierdzi takim oszustwem, że to się w głowie nie mieści. I ja na bank, nie wiem, pójdę, znajdę ten prezent, otworzę ten prezent, a w środku, nie wiem, nic nie będzie, albo kupa będzie, no nie wiem. Gdzieś w Palionowie ukrył prezent, dobra, ja podejrzewam, że gdzieś to pod ziemią będzie, tu... To są te prezenty, tak? Dobra, weźcie. Tu, dlaczego tu jest tyle mobów? Tam trzeba je wszystkie spalić. Tu. Tam nie sięga. Co tam jest? Tu jest w ogóle coś wysadzone. Nie wiem, to jest to? Chyba to nie jest to. Chyba to nie to, ale gdzieś tutaj... Ja czuję, że tutaj gdzieś jestem. No, na posterunku. Na bank na posterunku zostawił ten prezent. Bo to jest taki świrus właśnie, że on tu by zostawił wszystkie rzeczy. Nie, no nie ma tu nic w sumie. Dobra, czekajcie. Ja... Dobra, dom Milki. Wow. Tutaj zobaczmy, czy tutaj coś... O, tutaj jest... A, to jest jej tajna baza, którą mi tak widać z zewnątrz. Super, super dobry pomysł. Wow, ten się ostał jeszcze, patrzcie, widzicie go? Ale ten się nazywa Dis. Co jest grane, ile tych mobów się tak nazwało. Dobra, czy tu mamy coś? Czy tu jest jakiś prezent? Przepraszam bardzo. Nie ma tu nic też, kurczę, przy tym, gdzie się uczyło jeździć autem. Ty, no nie widzę, czekajcie, wylecę trochę do góry i poszukam. Dobra, czekajcie, chyba widzę. Dobra, no jest prezent i to widać go, kurczę, z drugiego końca mapy, ty. Dobra, jest prezent. Ja czuję. Czuję, że to nie jest zbyt piękne tutaj, co tu się dzieje. Nie wiem, boję się to otwierać nawet. Bo to jest świrus. On robi co robi i tutaj są same problemy z tego, co on robi. Ale dobra, słuchajcie, to trzeba otworzyć, bo dał. No to już, kurczę, no nie ma to tamto, no nie zostawię tego tak, bo ktoś inny to otworzy i jak, a nuż tam będzie, nie wiem, milion diaksów i wtedy przydałoby się coś Czekajcie, ja nic nie jadłem. A słyszałem, jakby ktoś coś jadł. I...
Czy dał tam psa? Albo sam tam może siedzi, nie wiem. Dobra, czekajcie, tam coś jest w środku. Otwieramy to i co jest grane? Co jest... Widzieliście to? Latająca głowa creepera. Czy wy to widzieliście? Ale co tu się dzieje? Dlaczego... Jak tu wysadziło? To totalnie... Jest dziura normalnie w tym. Kurde. Jeszcze noc się robi. To jest już w ogóle dramat. Czekajcie, gdzie... Co jest... Dlaczego tu jest tyle creeperów? Tam w środku był creeper. To... Co jest? Tamten chciał wybuchnąć. Nie wiem dlaczego. Czekajcie. Patrzcie, tam jest jakiś nawiedzony. Ej, bo mi się coś dzieje. Patrzcie, one wszystkie chcą wybuchać. Co on robi? One respinowe creepery. Czekajcie, weźcie to, trzeba się tego pozbyć. Znowu jest noc, to jest najgorsze, że my znowu w nocy się bijemy z tymi mobami. Więc ja zaraz stracę swoje moce, bo wy tego nie widzicie, ale to jest tutaj za mną, za kamerką. Ja mam tam takie coś. Wow, tu się coś... coś nawiedzone. Ja mam tam taki licznik jakby mocy i tam jest takie słońce, bo ja na baterie słoneczne tak jakby działam. I to mi się wszystko kończy, jak ja używam tych moich supermocy. Spadłem, prawie wybuchłem. W sensie oni prawie wybuchli i mnie rozsadzili. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba ogarnąć... Kurde, ile tego jest? Ej, bo te moby w siebie strzelają też. To nieźle, to co tu się dzieje? Dobra, znowu musimy uratować palionowo przed tym, co tu się tutaj wyprawia. Jezu, tu wszystko się pali. Gdzie jest... Słuchajcie, widziałem jednego creepera, który respił następne. Więc tu jest jakiś jeden mocarz, jakiś pradawny, przedwieczny, prawda, creeper. Ja na szczęście mogę latać, więc to jest spoko, bo... O kurczę, bo nie są w stanie mnie rozwalić, ale to latanie chyba też mi wyczerpuje wszystko. Dobra, czekajcie, musimy znaleźć tego creepera, który je respi. Bo to, że one tutaj są, to je da się pozbyć łatwo. Tylko... Patrzcie, te na przykład tutaj. Tylko problem jest z tym, który je respi, bo... Tu kolejne... Ej, bo strzelają do mnie. Szkielety i inne takie. Ała, podpalił mnie! Dobra, szybko w wodę. Wow, spadłem do wody. Czekajcie, bo ja szukam go. Ja wiem, jak to sprawdzimy. Tam jest! Dobra, widziałem go, jak tu gdzieś biega. Tu widzicie go, jak szybko popyla? Ja nie mogę, patrzcie, ile on ich respi. Co jest grane? Ja muszę uratować to palionowo znowu. Czekajcie, bo ja... Kurczę, on tu biegnie. Dobra, podpaliliśmy go. Czekajcie, zamrożę go. Ile? Nie, bo ja spadłem. Ja już mi się mylą przyciski. Co jest grane? On je sam zdetonuje. Czekajcie, muszę je zamrozić. Albo nie. Kurczę, już mi się mylą przyciski. Co jest? On mnie nawiedza jakoś. Nie wiem, czy to widzieliście. Czekajcie, gdzie on jest? Ja go nie... O, tu jest znowu. Tu. Jak on szybko? Nie mogę w niego trafić tym. Czekajcie, zamrozimy go. Kurczę. Jak on ucieka mi? Chodź tu. Nie, ja się boję, że te creepery zaraz tu będą. Dobra, patrzcie, on nie dalej respi. Nie mogę go zamrozić, on jest jakiś nienormalny, on jest... Wysadził się creeper, ale to nie przeze mnie. To on go detonował, on może je detonować nawet, on detonuje własny creeper. Patrzcie, co on tu zrobił. Patrzcie, wylecę trochę wyżej, w ogóle płytę dostałem muzyczną. I, o Jezu, tu mi się coś nawiedza. Mi się pojawia taki creeper pode mną czasami. Pan ten strzela do mnie strzałami tu do góry. Gdzie on jest? Ja muszę go znaleźć i pokonać, bo to jest niemożliwe. Przecież on tu... Są wiecznie wszędzie creepery są. Tylko nie mogę go znaleźć. O, dobra, widzę go. Dobra, czekajcie, bo go się nie da uderzyć nawet, to jest najgorsze. Dobra, podpaliłem go. Musimy go dojechać, bo... Pa do wody wszedł skubany, jak... On się jeszcze leczy, ty! On coś je! O Jezu, widzicie, jak mnie nawiedza? Co jest grane? On ma jakieś super moce. Czekajcie, go trzeba zamrozić. No nie mogę go zamrozić, czajcie? Sam się zamroziłem chyba. No, co jest? Nie, skończyły mi się super moce. Muszę szybko odlecieć. No i teraz nie jestem w stanie nic zrobić, słuchajcie. Ja nie mogę podjąć walki z nimi, ponieważ ja nie jestem na to przygotowany. Ja nawet nie mogę tym mieczem tych wszystkich creeperów pokonać. A nawet nie wiem, gdzie on jest. On tam, patrzcie, ja go widzę, jak biegnie. Od razu widać, że to jest ten nawiedzony creeper, który biegnie przez całą mapę. Dobra, czekajcie, ja spróbuję się z nim skonfrontować. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj pobiegnie. O, biegnie koło Biedronki, to tu go zaczajmy się na niego. To jest ten? To jest chyba ten. Bo on tak popyla. Dobra, i lecimy mieczem. Mieczem go. Pa, w Biedronę wleciał. Dobra, no i teraz to już jesteś mój. Tu jest jedyne wyjście. O, i patrzcie, a on nie wybucha. Dobra. Tak jest! Po
pokonany, pokonany, dobra. Teraz już się nie będą respić następne moby, to jest to. Tylko teraz musimy się pozbyć całej reszty. A ich tutaj jest mega dużo ich tutaj jest. Tylko jak ja, dobra, z mieczem. Mamy na tyle porządny miecz, że możemy ich w ten sposób pokonać. Bo niestety już super moce mi się pokończyły, mam tylko latanie. Wow, 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 wow. Musimy pozbyć się wszystkich mobów, bo co tu się dzieje? Nie, nie wysadźcie się, proszę, bo będę miał tyle rzeczy do odbudowywania, to jest najgorsze. Dobra, tu już szkielet akurat nie jest zbyt wielkim problemem, ponieważ to tylko strzelasz. Ale musimy się pozbyć tych wszystkich creeperów, bo... O kurczę, a dobra, to jest Enderman, myślałem, że to jest kolejny ten czarny szkielet. O nie, znowu się palę, dobra, tu... Dobra, one wszystkie już są poobijane, więc to są na ciosa zazwyczaj. Zaraz już będziemy mieli pustkę na tym palie. Dobra, dobra, już jesteśmy blisko. To dobrze, to już jesteśmy, prawda, prawie że w domu. Dobra, kurczę, te szkielety. Ja muszę się skupić na tych creeperach tylko, bo te szkielety i tak zginą w ciągu dnia. A creepery są najgorsze, bo one nie giną od razu. Wow, 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 ale proszę mnie tak nie torturować tu. Co jest? Jakie to są? Dobra, czekajcie, ja mam pomysł. Skoro polecę do domu, skoro one już, skoro pokonałem tego pradawnego, prawda, creepera, to powinienem się przespać i wtedy już powinny wszystkie zniknąć i wtedy będziemy mieli święty spokój. Dobra, uwaga, lecę w Kimę i zobaczymy, co się teraz wydarzy. Czy uda... Czy się wszystkie spalą? Dobra, jest dzień, idealnie, ideolo, pico bello fantastico, jak to mówią. Idziemy zobaczyć, a przy okazji mi się też wgra ta moc moja, kurczę, latania. Wow, co jest? Dobra, mam, Jezu, użyłem tego lasera niechcący i bałem się, że uderzyłem sobie w ten, w posąg, a on by się cały spalił. Dobra, tu jest creeper, którego trzeba pokonać jeszcze. Wow, 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 wszystkie mi się podmieniły, dobra. Tu szybko go palimy, już. Dobra, nie żyje. Pozbywamy się wszystkich creeperów, które jeszcze się ostały. Dobra, ten się ostał, ale już nie żyje. Dobra, wyczyściło się to wszystko. Mamy święty spokój. Udało nam się pokonać kolejny atak mobów. Znowu świrus nas zrobił w konia. Znowu zrobił nam takiego pranka. Znowu dał prezent, na który oczywiście musiałem się nabrać. Mogłem to jednak zostawić. Może, mogłem olać, ale jak wiecie, moja ciekawość nigdy nie pozwoli mi... kurczę, olać jakiegokolwiek jego triku, jakiegokolwiek jego trola, pranka. No nie jestem w stanie, muszę to za każdym razem zrobić, ale to mi się nie podoba. Może następnym razem uda mi się to odrzucić i powiedzieć, nie, nie robię, koniec tematu. Dobra, tyle w tym odcinku, trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!